Hejo! Hejo! Z tej strony Marlos. No i Jola. No i zaczynamy Overcookta. Właśnie tak. Nic się tu nie da przewijać. Więc musicie obejrzeć wstawkę razem z nami. Ci, co nie wiedzą... Cicho, nie gadaj. Tu jest wstawka. To jest właśnie to. To jest koniec czasu. Coś tam. A to jest kluska, którą trzeba nakarmić. No i o co w grze chodzi? Może tak, o co w grze chodzi, więc gotujemy. Gotujemy na czas i musimy dobrze wszystko zrobić. Jedna osoba kroi, druga podaje. No i dowiecie się reszty w ciągu filmiku. No, przechodziliśmy to już, tam kilka poziomów przeszliśmy na live. Tak. No to zaczynamy. Ja jestem tym, co jest na wózku inwalidzkim. I o co chodzi? Ola mi podaje warzywka, a ja to wszystko ciapię. Warzywa ci podaj. No co, no i ja sobie ciapię. Ola to daje na talerze i wysyła do wielkiej kluski. To jest ogólnie... boss. No to jest boss całej gry, ale to jest ogólnie taka wstępna gra. Żeby się nauczyć. My już w to graliśmy, dlatego wiemy mniej więcej o co chodzi, jak to przejść. W sensie jak się posługiwać, bo to jest na razie tylko wstępne dla takich początkujących, żeby wiedzieć jak w to grać. No i co? I sobie tak ciapamy. Ja jeżdżę na wózku, Ola jest jakimś tam kotkiem. I będziemy, zrobimy z tego małą serię. Więc co trzy dni będzie jeden odcinek z tego. Czekaj, Będzie jeden odcinek z tego i będziemy przechodzić tak po ile? Po trzy mapy i tak. Koniec odcinka będzie. Więc teraz będzie taki jeden z dłuższych odcinków, bo tu jest ten wstęp jeszcze, tutaj było ten cały... Cała zapowiedź, więc to będzie jeden z takich dłuższych odcinków. W mnie jak każda seria, początek serii zawsze jest taka jedna z dłuższych. No. Aha, same sałaty teraz? Ciap. To jeszcze dam z tym. 12 sekund. Może zdążysz. Weź się z pomidorem, więcej punktów. Tak. Znaczy to i tak nie ma znaczenia, bo i tak będzie źle. No i o to w tu chodzi. Teraz teleportujemy się do już prawdziwych mapek. To była tylko taka zapowiedź. Drodzy przyjaciele. Nie jesteśmy wystarczająco gotowi, żeby walczyć z bestią. Nasze umiejętności po prostu są i musimy się nauczyć kooperacji. No i przenosimy się do roku 1993. Przez to nauczymy się, podszkolimy nasze umiejętności i będziemy lepiej gotować. No i gdy tylko będziemy gotowi, wrócimy do tej. Tak. No i guzak. No. A więc, jeździmy takim gimbowozem. I tak, robimy jeden poziom. Jeszcze dwa oprócz tego. No w sumie jeden już zrobiliśmy na trzy gwiazdki, więc nie wiem czy tego nie liczymy. No to już 3 minuty minęło. No to dobra, to jeszcze dwa. Dobra.
To ja czapam, a ty mi podajesz. Dobra, ty czopaj. Teraz Ola czopa. Staraj się czopać. O Jezus, nie trafiłem w garek. No tu już trzeba gotować. Tu już mamy gotowanko. Tutaj mam podawanko. Ja jestem tym takim na wózku inwalidzkim, żeby nie było, jestem zielony, Ola jest czerwona. Tak. Jak niebieski jestem? Ja jestem niebieski, Ola jest czerwona. Tam. Zupa. Mówimy. Zupa raz. Tutaj też trzeba mieć naczynia. Tak, tutaj już trzeba mieć naczynka. Dobra. Aha, to ja będę miał mieć naczynka. Zupa dwa. Ugotuj, znaczy Boże, umyj sobie talerze. Właśnie myję. Czekaj, dam ci jeszcze jeden. Gra jest w miarę przyjemna, w miarę prosta. Teraz wyniosę. Tylko trzeba szybko, szybko myśleć i szybko robić. Trzeba działać szybko. Tak, tutaj trzeba działać szybko i myśleć o drugiej osobie. Tu musi być dobra kooperacja. Tak właśnie, i bardzo mi się podoba ta gra. Czekaj, jeszcze mam tutaj jedną zupę. Oczywiście można też zupę spalić na gazie i tak, wtedy cała kuchnia się podpala, co to nie jest za przyjemne, ale da się. Tutaj. Taka gra, że nawet tutaj mówić dużo nie trzeba, potem będziemy na siebie krzyczeć, bo oczywiście ktoś nie ogarnie. Bocz. Na razie idzie dobrze. Może nie mamy super punktów, ale... Dobra, wystarczy tyle na razie. I tak zostało nam 19 ten. To myj talerze. No ty myjesz. To wkładaj nowy do gara 11 sekund, nie zdążymy. A i tak już nie zdążymy. No dobra. Nie ugotuję się. Kappa. 166. Będzie 3 gwiazdki? No pewnie. 80 było na... Tak? 80? No. Na 3 gwiazdki było 80. Ale to my dobrze w tą grę jesteśmy. No i dobra. Lecimy gimbowusem do ostatniej mapki, bo patrz, tam już mamy 3, a mimo być 3 mapy. No. No to następna, robimy zupę. Wszystkie będziemy przychodzić na 3 gwiazdki, tak, taki jest plan. Może się uda. Mhm. Będę ci podawał. Dobra, pomidorki. Aha, dobra, tutaj ci będę podawał. Tak. Tak. Tu już przeszkadzają ludzie. Tutaj kurczę. Może nazwa tego odcinka to będzie MasterChef Junior. Tak właśnie. No bo to tak trochę. Ogólnie we dwójkę można sobie czapać i wtedy jest dużo szybciej. Aż. I tak samo we dwójkę można myć naczynia, też jest dużo szybciej. Ups, gdzie ja to postawiłem? Poziomy są różne, są naprawdę bardzo... No, nie mogę tego wziąć. Są naprawdę niektóre... Przepraszam. No, o tym właśnie mówię. Niektóre poziomy są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo, bardzo śmieszne. No inaczej, nie? Dobra. Kolejna zupka chyba do tania będzie. Właśnie biorę. To mówię inaczej, nie? Zaraz wrócę do mnie. Dobra. A ja najlepszy jestem w czopowaniu. Ola jest za to lepsza w takim myśleniu, jak później zobaczycie, co będzie trzeba robić, to Ola właśnie w takich innych rzeczach, tam gdzie trzeba tak bardzo myśleć,
To latamza to jest bardzo dobra. A ja w czopowaniu na szybkość. Jezu, ile pomidorowej. Za dużo pomidorowej chcą, ewidentnie. Muszę sobie umyć ten. Dobra, dobra. Dobra, nareszcie cebulową chcą. Na razie dobrze nam idzie. Przechodziliśmy to też trochę na tym. Też kilka map przyszliśmy. Tak, na live to przyszliśmy kilka mapek, więc osoby, które były na 5-godzinnym live, to. Wiedzą, w co graliśmy. No i wiedzą niektóre etapy, które przechodziliśmy. Ale nie znają całej, no chyba że oglądali u kogoś innego, to wtedy mogą znać całą mapę. Pomidory, to teraz cebula. Już lewy. Wkładam pomidory. Aj, chyba muszę. Teraz znowu pomidory. Na razie idzie szybko, idzie dobrze. Mam jeszcze 42 sekundy. Więc jest w miarę dobrze. Znowu cebula. Uda w 13. Oj. Może się nie uda. Nie uda się. No i tak chyba mam 3 gwiazdki. Nie, nie zdążysz. Jak brakło. Ale i tak nie, mam 3 gwiazdki na 232. Więc jest tak mniej więcej 11 minut filmu. To co, po 15 minut? No to jeszcze jedną mapkę. No to jeszcze jedną mapkę dla was robimy. Specjalnie dla was, bo mieliśmy już jej nie robić. Tak. Teraz mamy 200 punktów, żeby zdobyć 3 gwiazdki, więc. Dobra, jedziemy, prawda? Dobra. Tak. Ups. A mogę ci pomóc. Chop. Masz już. Ups. Wziąłem talerz. Jedziemy, prawda? A, teraz. No, nie mogę wziąć. Do oddania. Już. Idę. Easy. Aj, jeszcze nie. Do oddania. Dobra, tam już poczupowane. Do oddania. Dobra, tu już poczepowana. I tam mi ten daj. Okej. No. To cześć. To leć na oko. Do oddania. Już, jeszcze cię poczepuję. Szybko. Jasne. Talerzem trzeba zaraz będzie porozkładać. Tu na szczęście talerzy nie trzeba myć. A. Bo są mapy, gdzie trzeba mieć talerze i są mapy, gdzie nie trzeba mieć talerzy. Tu na szczęście nie trzeba. Zupa. Tak, już. Cześć. O, jaki fart, dobra. No to musisz mi talerz przenieść. Tak, to nie ma problemu. Aj, no znowu. Za szybko oddajesz, co? No. Masz. Zupa, oddaj. Tak, nie ma problemu, już lecę.
Masz tu kolejna. 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 Już lecę. Jeszcze drugą zwykłą metkę. Tak, 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 tak. Ale już daje. Masz jeszcze jedną. Zdążę. Zdążę. O ty kurde. Dobra, dobra. Ja już ją tutaj przeleję. Pomidorki możesz mi tam poddać. Te pierwsze poziomy to my na live graliśmy, więc wiemy co i jak. No. Ale tych dalszych graliśmy tak sobie, żeby zobaczyć jak ta gra wygląda. Ale talerz tutaj. Proszę. Ale nam nie wychodziły na trzy gwiazdki, a na odcinku, żeby było ładnie, zróbmy wszystko na trzy gwiazdki. Gdzieś pięknie. Dobra, tu ci talerz podaję. Cebulę już ci też podaję. Oddanie. Tak, dobra. Już cebulowe są. Już, pyk. Pyk. Tam masz talerzyk już. Danie, od razu talerz mi podaj. Talerz. A czekaj, jeszcze jedna ta. No. A dobra, talerz już tam leci. Nie. Dawaj, jeszcze jedną zupę zdążymy. Czyli ta. Cebulowa. No, może się uda. Oby. Nie, chyba nie. A i tak chyba trzy gwiazdki będziemy. Czekaj. Przygotuj. Kurczę, ostatniej sekundzie 312. Kurde, chyba takiego wynika to my nie mieliśmy jeszcze. Nawet na live tyle nie mieliśmy. Nie. A więc dobrze. Zrobiliśmy 4 mapki. Mamy 16 minut filmu. Więc była ze mną Ola. No hej. Jeżeli wam się podobało, chcielibyście kolejne... kolejne odcinki z tego, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa!